Nareszcie Morskie Centrum Nauki jest już otwarte. W dzisiejszym odcinku magazynu MCN News. Wielkie otwarcie i gala, Dzień Dziecka w naszym centrum oraz gościa specjalnego pana Macieja Sztura. 27 maja odbyło się wielkie otwarcie Morskiego Centrum Nauki. Od samego rana dzieci mogły wejść za darmo i doświadczyć niesamowitych wrażeń. Przywitał je marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor MCN Witold Jabłoński. Później pojawiły się pierwsze osoby, które zakupiły bilety. Wiemy, że w pierwszych dniach nie wszystko działało tak jak trzeba, ale cały czas udoskonalamy się dla Was. Ja ten obiekt już trochę znam, ale najważniejsze jest to, żeby to się podobało dzieciom, młodzieży, mieszkańcom. I powiem tak, no otwarcie i pierwsze emocje wspaniałe, bo dzieci zachwycone, ale trema nie ustaje, bo dla nas ważne jest to, żeby ten budynek żył i tętnił życiem nie tylko w dniu otwarcia, ale przez 365 dni w roku i będziemy robili wszystko, żeby tak właśnie się działo. Dzisiaj cieszy mnie to, że to jest właśnie takie nasze szczecińskie i morskie na europejskim, a nawet powiem światowym poziomie. To jest taki obiekt, który jest tyle ciekawy, że on jest bardzo plastyczny, bo on ma te ponad 200 eksponatów, ale mamy świadomość tego, że część eksponatów trafi lepiej w usta młodzieży, część trafi pewnie gorzej. Będziemy to analizowali. Miejsce też będzie rosło wraz z tymi dziećmi, które dzisiaj tutaj przyszły. Jeżeli dzisiaj mają 6, 7, 8 lat, jak chcemy, żeby przyszły jako 10, 11, 12 latkowie, to musimy obserwować trendy, co się dzieje i dostarczać im odpowiednich bodźców po to, żeby cały czas tą nauką, morskością ich interesować. Wieczorem odbyła się uroczysta gala dla 300 osób, którą poprowadził pan Michał Janicki, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie. Wystąpił dla nas również chór Politechniki Morskiej, Sylwester Ostrowski wraz z zespołem oraz grupa artystyczna Art Movement z Łodzi. A jeżeli z mojej dziedziny coś można by tutaj było zaproponować, takiej para aktorsko, coś tego, to ja bym tu widział jakąś poważną operę, Odyseusz albo coś takiego. Myślę, że tu w tych przestrzeniach głos by pięknie niósł i tu można by było zaaranżować to na jakąś taką... To, co się z operą, ten taki rozmach i to na duży gest i duży głos, tu by zafunkcjonowało. Zwieńczeniem gali było show wodne na Odrze dla wszystkich mieszkańców Szczecina. W tym wydarzeniu wzięły udział tysiące osób. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci, które wzięły udział w konkursie Morskie Doświadczenia. Zabawy było co niemiara. O swoich doświadczeniach opowiedzą Wam same dzieci. Powiedzcie mi, czym Waszym zdaniem jest Centrum Nauki? Ja nie wiem. Ja też. Centrum Zabawy. To jest taka zabawa tutaj i dlatego się bawimy, zamiast się uczyć. Coś, gdzie możemy przyjść i czegoś się nauczyć. Uczy o morzu i o rzeczach, jak wypływają statki. Centrum Nauki to jest takie miejsce, gdzie jest dużo takich rzeczy, które po prostu wymyślili naukowcy i dzięki temu po prostu większa nauka była. Jakby służy do tego, by zdobywać informacje na dany temat i dowiadywać się czegoś o danym temacie, na jakim jest centrum. Na temat morza, wód stojących, płynących i tego podobnych rzeczy. To jest takie miejsce, gdzie się nauczasz, ale też tu jest bardzo fajnie, jest dużo fajnych rzeczy, gdzie możesz się uczyć i od razu możesz się bawić. Bardzo mi się tu podoba i się cieszę, że przyszliśmy na Dzień Dziecka, a nie gdzieś indziej. Morskie Centrum Nauki odwiedzają także znane osoby. Tym razem udało nam się porozmawiać z panem Maciejem Szturem, który wraz z żoną i synem odwiedził Morskie Centrum Nauki. Z wielką fascynacją odwiedzam gościnne progi Morskiego Centrum Nauki. Sztukanówka, świetna zabawa, mój dzieciak biega i próbuje kroić właśnie cebulę w wielkim sztormie. Mamy świetny czas, bardzo serdecznie polecamy. Wybitnie przygotowane miejsce dla całej rodziny.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku MCM News. Wpadajcie do nas i obserwujcie nas w mediach społecznościowych.